Witam bardzo serdecznie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj chcę pokazać Państwu, konkretnie będziemy mówić i będę Wam pokazywać podłoża do wysiewu nasion. Połowa marca to jest czas, kiedy należałoby właśnie już jak najszybciej wysiewać nasze rośliny ozdobne, rośliny owocowe, rośliny warzywne, aby po 15 maja móc tą rozsadę wysadzić już do gruntu. Ten moment wysiewu jest dla nas bardzo ważny i strategiczny, ponieważ nasiona są często bardzo cenne, więc to co siejemy i potem jak te siewki pielęgnujemy, jest niezwykle istotną rzeczą. Za chwilę Państwu o tym opowiem. Ja się nazywam Dorota Szubierajska, pracuję w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuję się kolekcją roślin ozdobnych i rozarium. Szanowni Państwo, wysiew nasion to bardzo ważna sprawa, a zwłaszcza ważne jest to, co wysiewamy nasiona. Oczywiście tyle, ile jest gatunków roślin na świecie, to każda z tych roślin ma swoje specyficzne potrzeby, to też musimy wiedzieć. Ale zakładam w tej chwili, że wysiewamy rośliny ozdobne, które rosną u nas w gruncie. Nie są to jakieś rośliny super wymagające. Tak samo jeśli chodzi o warzywa i owoce, czyli powiedzmy pomidory, sałata, kapusta, papryka. To są nasiona, które tak naprawdę do wschodów potrzebują pulchnej, świeżej, przewiewnej, zdrowej ziemi. Taką ziemię pokażę dzisiaj, jak sobie przygotować, ale najpierw powiem, skąd wziąć komponenty. Zawsze dobrze jest taką ziemię wymieszać albo z materiałem, który rozluźnia tą ziemię, żeby nadać jej jeszcze więcej powietrza. Pamiętajmy, że takie wysiane nasiona zalewane wodą, no bo są podlewane, bardzo często zapadają na choroby grzybowe, taką bardzo pospolitą to jest właśnie czarna nóżka. W związku z tym im bardziej to podłoże będzie przewiewne, tym lepiej dla naszych nasion. A zatem do naszej ziemi, do której wysiewamy nasiona i teraz tak, nie ma na świecie, niestety nikt jeszcze nie wymyślił nic lepszego do wysiewu nasion jak czysty torf czy substrat torfowy do wysiewu nasion. Ale wiemy wszyscy, jak cenny i jaką cenę płacimy za wydobywanie torfu. W związku z tym róbmy wszystko, aby na ten czas, na tą chwilę, kiedy no nic nie wymyśli jeszcze nic lepszego od torfu, ograniczyć to zużycie. Takim drugim idealnym podłożem właśnie do wysiewu nasion jest ziemia liściowa. Co to jest ziemia liściowa? To jest ziemia, którą przygotujemy po prostu sobie jesienią ze zgrabionych liści. Najlepiej robić to z liści lipowych, liści topolowych, bo one się bardzo szybko rozkładają. Mając do dyspozycji taką ziemię liściową, oczywiście musimy ją odpowiednio przesiać, bo też nie zawsze ona ma pewne grudy, ma jeszcze nierozłożone liście. Wtedy otrzymujemy też właśnie taką bardzo lekką, suchą, ona musi być oczywiście w pomieszczeniu, nie może być ta ziemia, przynajmniej przez dwa miesiące musimy ją trzymać pod dachem, żeby nie była mokra. I wtedy po prostu mamy taką suchą, pulchną. Ona wydaje się, że jest sucha, natomiast no jak ściśniemy, ona się zbija troszkę w naszej pięści i to świadczy o tym, że ona tej wilgoci ma w tej chwili odpowiednią ilość. Ale jakbyśmy to podlali, to ona się bardzo szybko zbije. W związku z tym przygotowany jest piasek i przygotowany jest perlit. Czym jest perlit? Perlit jest lawą wulkaniczną, która jest poddawana bardzo wysokiej temperaturze podczas obróbki i wtedy właśnie uzyskujemy taki popcorn. One oczywiście są w różnych granulacjach. Tutaj mam jedynkę, jest jeszcze perlit o granulacji dwójka i trójka. To są grubsze po prostu takie te kuleczki, ale to wtedy, kiedy mieszamy wtedy z ziemią liściową, kiedy siejemy większe nasiona. Tak? Wtedy wiadomo, że po prostu przestrzenie między tą ziemią będą coraz większe. I piasek. I tutaj bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, jaki piasek. Często podawane w gazetach ogrodniczych, czy nawet w różnych książkach, jest użyte słowo tylko piasek. I teraz tak, mamy do dyspozycji przeważnie dwa rodzaje piachu. Jest to piach leśny i piach rzeczny. Do ogrodnictwa, do mieszanek ziemi nie używamy piasku leśnego.
ten piasek jest bardzo gęsty, bardzo miałki, struktura tych poszczególnych minerałów jest niezwykle rozdrobniona. W związku, często jest to też dość kwaśna materia i wręcz uzyskamy skutek odwrotny. Ziemia nam się zbije, nie rozluźni ten piasek nam tego podłoża. A zatem do mieszanek ziemi, czy do wysiewu, czy do rozsad, używamy, jeśli mamy napisane, używamy piasek, to jest to piasek rzeczny. Ten piasek ma bardzo czasami dużą granulację. Oczywiście jak potrzebujemy większą granulację, to kupujemy o większych tych minerałach. Natomiast jak potrzebujemy mniejsze, to kupujemy mniejszą. Także piasek rzeczny, perlit. I mieszamy z naszą ziemią. Dalej musimy uzyskać konsystencję bardzo luźną. Bierzemy jedną część tej pięknej ziemi, połowę części perlitu i mniej więcej połowę tego, co perlitu, piasku. Zobaczcie, tutaj są takie drobne, nawet kamyczki się zdarzają w tym piasku, ale to jest idealna właśnie konsystencja, idealna granulacja piasku. I mieszamy. Słuchajcie, mieszamy tak, jakbyśmy wyrabiali ciasto. I teraz tak, jeśli nam się ta ziemia przygotowana zbija w taką piąstkę, to oznacza, że mamy tej wody na tą chwilę wystarczającą ilość. Nie jest ona za mokra, ani nie jest za sucha. W momencie, gdybyśmy wzięli, ona by się rozsypała w pył, ziemia jest za sucha i to wtedy może spowodować, że nie będziemy w stanie doskonale podlać tej ziemi. Będziemy ją podlewać, a ta ziemia będzie sobie, a ta, przepraszam bardzo, woda będzie gdzieś spływała bokami. Więc ważne jest, aby to podłoże było leciutko wilgotne. I tak zbijało się w takie grudki. Mamy przygotowaną ziemię do wysiewu. Mając przygotowaną ziemię, musimy postarać się o pojemniki. Wykorzystując recykling taki domowy, ja bardzo często używam takich pojemniczków po różnych sałatkach i po ciastach. To warunki nasion w tym pudełeczku są wręcz idealne, przypominają w pewnym sensie szklarniowe, ale ja na przykład nie robię w tym pudełeczku dziurek na odpływ wody i to jest pewna pułapka, dlatego, bo możemy zalać nasze rośliny. Ale z drugiej strony, w momencie, kiedy optymalnie podlejemy tą ziemię i wysiewy i przykryjemy nasze wysiewy, to tak naprawdę nie musimy tego już w ogóle podlewać. Podlejemy to raz, zamkniemy i ten obieg wody będzie idealny. Oczywiście, jak rośliny zaczną kiełkować, to musimy uchylić to pudełeczko i na przykład włożyć tutaj kawałek, nie wiem, zapałki czy ołówka, po to, aby jednak to powietrze tutaj dochodziło, bo już rośliny, które wzejdą, to one będą potrzebowały powietrza, prawda? W związku z tym kładziemy sobie tutaj ołóweczek i taką malutką szpareczką tutaj to powietrze dochodzi, tak? Ale dopóki rośliny nie wzejdą, to może być zamknięte i obieg wilgoci i wody jest idealny. Nie trzeba wtedy podnosić i podlewać. Bardzo często wysiewałam w tym nasiona, które zwłaszcza kiełkują bardzo długo, tak? Które do wschodów nawet 2-3 tygodnie muszą być w takich idealnych warunkach i temperaturowych, i wilgotnościowych. Bo jeżeli mamy odkryty pojemnik do wysiewu, taką kuwetę na przykład, no niestety może się zdarzyć, że będzie za gorąco, jakaś operacja słoneczna i musimy wtedy przechodzić, pilnować, żeby ta wierzchnia warstwa, gdzie są wysiane nasiona, była cały czas wilgotna. Oczywiście nie mokra, nie zalana, ale wilgotna. W momencie, kiedy jest to nieprzykryte, możliwość wysuszenia wschodzących nasion jest bardzo duża. Nie ma nic gorszego i to trzeba wbić bardzo do głowy i wdrukować. Nasiona na etapie pęcznienia, my tego czasami nie potrafimy wyłapać, bo tego nie widać, potrzebują bardzo stałej dostawy wody. W momencie, kiedy będzie jakieś zaburzenie i pękające nasiona nie dostaną wody, po prostu wyschną i koniec, i nam nie wschodzą. I wtedy zastanawiamy się, dlaczego tak się stało. No właśnie, wystarczy takie chwilowe załamanie
braku wody, niepodlania czy niezroszenia i rośliny po prostu nam wysychają i nie wschodzą. Innym problemem, który mamy podczas wysiewania nasion, i to jest bardzo często spotykany problem, to są choroby grzybowe. Choroby, które atakują młode, wschodzące rośliny. Niestety, to jest bardzo częsta choroba, bardzo często się zdarza, ale bardzo łatwo jest nad tym zapanować. Przede wszystkim zapobiegajmy. Jeżeli mamy do wysiania jakieś konkretne rośliny, mając nasze nasiona i mając do dyspozycji, powiedzmy, taką kuwetę, przecież nie musimy wysiewać całej torebki kupionych nasion, tylko jeśli są te nasiona w miarę policzalne, nie są to nasiona begonii na przykład, tak, malusinkie jak łebek od szpilki, tu nam się perlic zaplątał, zaraz go usunę. Te nasiona możemy policzyć i pomyśleć na przykład, że potrzeba nam, ile potrzebujemy jarmużu na przykład, tak? 20 sadzonek, no to posiejmy 30, prawda? Odliczmy sobie tak mniej więcej i wyznaczmy na przykład w naszej kuwetce miejsce na posianie rzadko tej odmiany jarmużu. Resztę kuwetki możemy wykorzystać do innej odmiany bądź do innego gatunku. Oczywiście te gatunki muszą mieć zbliżone parametry, jeśli chodzi o wilgotność i o temperaturę, prawda? I też dobrze by było, żeby wschodziły mniej więcej w jednym czasie, czyli były z tej samej rodziny. Albo niech to będą kapusty, albo niech to będą sałaty, przepraszam, czy na przykład aksamitki albo lobelie, prawda? Chodzi o to, żeby nie było tak, że zejdzie nam jeden gatunek, a na drugi będziemy musieli czekać jeszcze kolejny tydzień i wtedy nie wiemy, co robić. Tu już mamy wysokie rośliny, tutaj jeszcze nam nic nie wschodzi. Na to trzeba zwracać uwagę. Także pierwsza rzecz, jeśli chodzi o zapobieganie chorobom grzybowym, to jest rzadki siew, tak? Nie siejmy po prostu całej torebki na hura, bo nawet jest to dość nieekonomiczne z tego powodu, że nie zużyjemy tych nasion po prostu. A już oszczędzimy sobie problemów, jeśli chodzi o choroby grzybowe. Kolejną taką rzeczą, która ochroni nasze siewki przed chorobami grzybowymi, no to jest oczywiście, to są środki, tak? Środki ochrony. Ale na tą chwilę w sklepach obecne są środki, które są naturalnymi wyciągami roślinnymi. Takimi środkami jest bioczos i wyciąg z pestek grejpfruta. Jeśli zakupicie Państwo takie środki, tam na opakowaniu będzie dokładnie podane, w jakim stężeniu, w jakiej ilości trzeba użyć tego środka, oczywiście rozcieńczonego z wodą, i polać naszą ziemię. Kiedy używamy tych środków? Po pierwsze, w momencie, kiedy napełnimy naszą kuwetę ziemią, ja to teraz pokażę. Patrzcie, jaka ta ziemia jest pulchna, leciutka. Nasionka w niej po prostu będą, jak słuchajcie, na chmurce. I tak, słuchajcie, przygotowane podłoże, lekko ubite oczywiście, dlaczego to zaraz powiem, polewamy przygotowanym roztworem właśnie tego bioczosu albo wyciągu z pestek grejpfruta. Wtedy ta ziemia nasiąknie już wodą z tą substancją. W związku z tym, w momencie, kiedy posiejemy nasiona i one bardzo szybko będą wschodzić, ziemia będzie już zabezpieczona przed tą chorobą grzybową, bo ona, słuchajcie, jest wszędzie. Nawet jak mamy super sterylne podłoże, które absolutnie odradzam. Odradzam wygotowywania, wyparowywania w piecykach, bo to kompletnie nic nie daje. Potem bierzemy tę ziemię, idziemy do naszego, nie wiem, czy małej szklarenki, czy nawet na parapet kuchenny, a tam się po prostu roi od tych chorób. I im bardziej wysterylizujemy nasze podłoże, tym szybciej wejdą tam inne patogeny. Także tego nie róbmy, natomiast profilaktycznie spryskajmy podłoże no właśnie tymi naturalnymi środkami. W momencie, kiedy wysiewamy nasiona i mamy do dyspozycji ziemię liściową, to pamiętajmy, że ta ziemia jest zaopatrzona w sposób naturalny w mikro i w makroelementy. Czyli te nasze nasiona na samym starcie będą miały już
jedzenie w tej ziemi. One, nasiona, jak wiemy, są zaopatrzone też w sposób naturalny, w składniki odżywcze, w związku z tym teoretycznie nie potrzebują tych składników z ziemi. I może się zdarzyć, że nastąpi efekt tak zwanego zasolenia, tak? Jeśli siejemy w ziemi liściową, bo ta ziemia już ma jakąś zasobność i może się okazać, że tych składników będzie dla tej siewki za dużo. Co robimy wtedy? Wysypujemy na wierzch tego przygotowanego podłoża warstwę perlitu. Możemy też zrobić to z piaskiem. Jak mamy ceramis albo drobny taki wermikulit, też możemy to zrobić. Oczywiście też przyklepujemy. Ja to robię ręką w tym momencie, ale dobrze jest mieć, powiedzmy, kawałek deseczki, którą tak idealnie przyklepiemy tą ziemię do wierzchu. I teraz tak, posypana ta warstwa perlitu i piasku na tej ziemi liściowej, jak nasiona będą kiełkowały, posiejemy nasiona bardzo płytko, zwłaszcza tych drobnych nasion, czasami w ogóle nie przykrywamy niczym. To odizoluje tą kiełkującą, młodziutką roślinę od tej ziemi, w której są jakieś składniki pokarmowe, które mogłyby jej zaszkodzić. Potem, jak ona już będzie miała liścienie pierwsze i korzenie, to co jest z tej ziemi, będzie dla niej dostępne i będzie mogła to pobrać i będzie, powiedzmy, bardziej jędrna i będzie zdrowsza, tak? Natomiast w momencie, kiedy wysiewamy, dobrze jest odizolować nasiona od tej właśnie ziemi liściowej. Jeśli mamy torf, używamy torfu do wysiewu nasion, nie musimy tego robić. Aczkolwiek takie wysianie perlitu i piasku też dodatkowo chroni nam nasiona przed nadmierną wilgocią, bo ta wilgoć po prostu jest też bardzo szybciej odprowadzana, a też ten piasek i perlit doskonale napowietrza, więc nasiona są też podwójnie chronione, więc nigdy nie zaszkodzi wysypać taką tackę do wysiewu perlitem, piaskiem, wermikulitem bądź ceramisem. Nasze siewki, wysiane 2-3 tygodnie temu, tutaj mamy akurat wyżlin większy, czyli lwią paszczę, nadają się do pikowania. Zostawione w ten sposób, no niestety zmarnieją, nie urosną, na pewno zaatakuje je grzyb, bo będą miały za ciasno, polegują, już widać, że się wyciągają, no bo wiadomo, że jeszcze jest troszkę mało światła, więc absolutnie pikujemy. Jak to robimy? Przede wszystkim może jaką ziemię używamy do pikowania? To już jest zupełnie inna ziemia, to musi być ziemia bardziej zasobna, ale też bez przesady. No i do tego jest idealny kompost. Kompost, który robimy z naszych odpadków gospodarskich, robimy z odpadków ogrodowych. Zakładam, że każdy, kto ma mały ogródek, już ma tę świadomość, że kompost to jest nieodzowna część naszego ogrodu, że nie wyrzucamy nic do worków plastikowych i nie wystawiamy na ulicę, tylko kompostujemy i mamy dzięki temu po prostu swoją prywatną, osobistą, najcudowniejszą ziemię do sadzenia, która nie jest przenawożona, która nie jest zasolona i która najważniejsze nie jest torfem. Torf w naszych podłożach jest kompletnie niepotrzebny, nie spełnia żadnej funkcji, prócz tego, że jest właśnie pozyskiwany w sposób bardzo drastyczny dla naszego klimatu. Tutaj mamy przygotowaną po drugiej stronie mieszankę ziemi, ziemi kompostowej. Oczywiście też dodajemy takie materiały, które rozluźniają tą ziemię, albowiem do sadzenia takich drobnych, maciupeńkich roślin sama kompostówka byłaby za zlewna, za ścisła, za twarda po prostu, tak? W związku z tym, przygotowując rozsadę, pikując, musimy do tej ziemi dodać perlitu, piasku, wermikulitu, czasami drobnego keramzytu, bardzo drobnego keramzytu, ceramisu, to są piasku rzecznego, pewnie już powiedziałam. To są wszystko materiały, które rozluźniają nam tą ziemię i tym młodym siewkom, tym młodym korzonkom pozwalają się przepięknie rozrosnąć. Taką ziemię przygotowujemy sobie, oczywiście dobrze byłoby dużo wcześniej, żeby mieć ją w jakimś wiaderku czy w torbie foliowej w domu, na balkonie, żeby też nie była za bardzo mokra i w odpowiednim momencie przygotowujemy sobie w misce jakiejś czy w wiaderku taką właśnie ziemię. Zobaczcie, ta ziemia już ma inną konsystencję, jest taka tłusta, widzicie, brudzi moje ręce, ale ta tłustość to jest ta materia organiczna, którą tak złudnie uważamy, że to jest torf, tak? Że jak używamy torfu, to on ma całą próchnicę. Torf to nie jest próchnica.
Natomiast tutaj mamy próchnicę, która jest raz, że pełna mikro i makroelementów, mikroorganizmów, które rozkładają cały czas tę próchnicę, no i ma przewspaniały kompleks sorpcyjny, który pobiera wodę razem z minerałami, potem odżywia nasze siewki. Mając przygotowaną taką ziemię, przystępujemy do pikowania. Wiele osób dawniej miało wdrukowane w głowie, że musi być drenaż. Czyli sypiemy na dno doniczki albo keramzyt, albo potłuczoną doniczkę taką ceramiczną. Tak, tak było kiedyś, kiedy nasze doniczki były zaopatrywane tylko w taką jedną dziurę. No tutaj akurat dziura jest spora, ale też czasami taka doniczka z jedną dziurą no niestety nie za dobrze odprowadzała wodę. W związku z tym musiał być drenaż. Nowoczesne doniczki produkcyjne, zobaczcie, mają tych dziurek bardzo dużo i ten drenaż jest kompletnie niepotrzebny, ponieważ ta woda tutaj idealnie przez te dziury wylatuje. Także niepotrzebne jest kupowanie dodatkowych materiałów i sadzenie tutaj i sypanie. Także proszę sobie tego nie dać sobie wmówić, że musi być zawsze drenaż. To wszystko zależy od tego, ile dziurek ma nasza doniczka. Sypiemy ziemię, mamy naszą roślinę i przystępujemy do wyciągania. Ona jest bardzo płytko ukorzeniona, więc musimy użyć do tego bardzo cieniutkiego patyczka. Ja tutaj mam łyżeczkę i delikatnie, nie łapiąc, starając się nie łapać za łodyżkę, trzymamy za listek, podważamy i ciągniemy. I mamy taką oto piękną, młodą roślinę wyżliną z pięknym systemem korzeniowym, zobaczcie, tu oblepioną ziemią. Dlaczego mówię, żeby nie dotykać tutaj tej łodyżki? Ta łodyżka jest niezwykle uwodniona, niezwykle delikatna i nasze ręce, które chwycą tą łodyżkę, po prostu spowodują mikrouszkodzenia i tam od razu wchodzi grzyb, wchodzą choroby, jest słabe przewodzenie i nasze siewki są już od razu na starcie narażone na, no niestety, na choroby i na zginięcie często. Złapana taka siewka za listek, zwłaszcza za liścienie, które są jakby tymi pierwszymi zielonymi częściami, które asymilują w siewce, ona za moment prawidłowo posadzona wypuści prawidłowe liście i nic się nie będzie działo, ale wypuści te prawidłowe liście tylko wtedy, kiedy ta łodyga nie będzie uszkodzona. Nasze palce, nawet gdybyśmy to robili nie wiem jak delikatnie, są w stanie uszkodzić tą łodyżkę. Sadzimy. Sadzimy, słuchajcie, głęboko. Nie możemy zrobić tak, że posadzimy roślinę tak, jak są tutaj na wysokości korzeni i tak. Ponieważ ta łodyżka cały też asymiluje, niepotrzebnie traci wodę. Mało tego, są odmiany i są gatunki roślin, taką się jest pomidor, który na całej długości tej łodyżki, jak jest dobrze posadzone i głęboko, wypuszcza korzenie. No więc, a korzenie dla rośliny są po prostu najważniejsze, prawda? W związku z tym sadzimy głęboko, pokażę teraz właśnie jak. Robimy głęboką dziurkę do samego dna, bo widzicie jaka jest długa ta łodyżka i umieszczamy delikatnie, tutaj jeszcze sobie popychając, osypujemy i staramy się, aby nasze młode listki były na powierzchni ziemi. Tak jak powiedziałam, są niektóre gatunki roślin, które na tej łodyżce tej młodej siewki potrafią wypuścić młode korzonki. W związku z tym to, tak jak powiedziałam, dla tej rośliny jest rewelacyjnym rozwiązaniem, bo będzie lepiej odżywiana, będzie więcej pobierała wody, niczego więcej jej nie potrzeba. Szanowni Państwo, 21 marca zapraszam Państwa do Ogrodu Botanicznego na otwarcie sezonu. Poprowadzę wycieczkę, na której pokażę Państwu, jak przygotować nasze zagony, nasze rabaty do sadzenia roślin jednorocznych, ozdobnych z kwiatów i z liści i do sadzenia warzyw. Pokażę bardzo nowatorską metodę, dość oryginalną, ale bardzo, bardzo pożyteczną dla naszych kręgosłupów, a przede wszystkim pożyteczną dla roślin i dla mikro i makroorganizmów, które żyją w glebie. I pokażę, jak je szanować, pokażę, jak o nie zadbać, bo tak naprawdę bioróżnorodność w ogrodach polega nie tylko na tym, co sadzimy na wierzchu, tak? Tylko polega też na tym, co mamy w ziemi, że te organizmy, które tam są, współpracują na korzyść tego, co jest na wierzchu.